Witajcie kochani w kolejnym dniu kulinarnego vlogmasu. Dziś pokażę Wam, jak przygotować 3 tanie i bardzo szybkie w przygotowaniu przekąski z ciasta francuskiego. Dzisiaj pokażę Wam, że przekąski z ciasta francuskiego mogą równie dobrze smakować bez sera. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, jednak wcześniej zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Na początku zacznę od pokazania Ci, jak przygotować mini hot dogi. Oczywiście do przygotowania tych mini hot dogów potrzebujesz ciasto francuskie, pesto bazyliowe, a także mini parówki. Ciasto francuskie potnij na małe kwadraty. Połowę z tych kwadratów posmaruj pesto bazyliowym, a następnie połóż mini parówki. Gdy już położysz mini parówki, każdą z tych części z parówkami przykryj warstwą ciasta bez pesto bazyliowego. Pamiętaj, by wierzchnią warstwę ciasta francuskiego dokładnie przygnieść do tego podznajdującego się pod spodem, ponieważ podczas pieczenia ciasto może pójść do góry i odwarstwić się od parówki. Teraz wierzch każdego mini hot doga natnij nożem. A gdy skończysz nacinać hot dogi, posmaruj je dokładnie roztrzepanym jajkiem. Zostało tylko posypać hot dogi ulubionymi dodatkami. Może być to sezam, może być to mak lub prażona cebulka. Wszystko zależy, jakie dodatki najbardziej lubisz jeść. Teraz rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia, a następnie każdego mini hot doga przełóż na blaszkę. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut. Pamiętaj, że piekarnik musi być wcześniej nagrzany, ponieważ czas pieczenia, jeżeli nie nagrzejesz go wcześniej, może się wydłużyć. I gotowe! Zobacz, jak one bardzo efektownie wyglądają. Naprawdę nie potrzebują w środku żadnego sera. Teraz czas na kolejną propozycję. Do tej przekąski również potrzebujesz 3 podstawowych składników. Ciasto francuskie rozmień, następnie potnij je na 4 lub 5 prostokątów. Każdy z tych prostokątów polej keczupem, a na środek wyłóż parówki. Ja tutaj użyłam mini parówek, ty jeśli masz duże, użyj dużych, ponieważ później łatwiej będzie Ci je zwijać. Jeśli wyłożysz już wszystkie parówki, ciasto francuskie dokładnie zwiń w taki rulon. Gdy zwiniesz już wszystkie kawałki ciasta francuskiego, każdy rulon przetnij na pół, a następnie za pomocą noża wierzch każdego rulonu natnij do połowy. Każda parówka musi być nacięta do połowy, ponieważ łatwo będzie ją później zwinąć w takie małe kółka. I każdą połowę zwijaj w takie kółka oponki, takie zwijańce z ciasta francuskiego, które naprawdę świetnie wyglądają po upieczeniu. Powtarzaj tą czynność, aż przygotujesz z wszystkich rulonów takie zwijańce. Każdy ze zwijańców posmaruj roztrzepanym jajkiem, a następnie posyp ulubionymi dodatkami. Może być to sezam, prażona cebulka i tak jak wcześniej wspominałam, może być to na przykład siemię lniane, wszystko zależy co lubisz. Piecz 20 minut w 200 stopniach i gotowe. Zobacz, jak się prezentują po upieczeniu. I teraz pokażę Ci, jak przygotować ostatnią, myślę, że najprostszą przekąskę z ciasta francuskiego. 3 podstawowe składniki: ciasto francuskie, parówki i pesto. Tym razem pesto pomidorowe. Ciasto francuskie potnij na małe kwadraty. Gdy już potniesz ciasto na małe kwadraty, przygotuj sobie pesto. Możesz użyć pesto, tak jak wspomniałam, pomidorowego, jednak jeśli masz inne smaki pesto, również go wykorzystaj. Ja użyłam tutaj pesto pomidorowe z parmezanem, a także bazyliowe. Każdy kwadracik posmaruj tym pesto na środku, następnie połóż parówki. Parówki potnij na mniejsze części. Połóż je na wcześniej wyłożone pesto. Roztrzep również jajko i posmaruj brzegi ciasta. Gdy już posmarujesz wszystkie brzegi jajkiem, przygotuj sobie sezam lub inne ulubione dodatki. Każdy posmarowany brzeg posyp sezamem. Rozgrzej następnie piekarnik do 200 stopni i włóż przygotowane przekąski na 15 minut.
I zobacz, tak prezentują się przekąski po upieczeniu. Naprawdę są bardzo proste w przygotowaniu, efektowne i naprawdę smaczne. To była już ostatnia propozycja na przygotowanie przekąski z ciasta francuskiego. Mam nadzieję, że moje pomysły Ci się spodobały i wykorzystasz je w swojej kuchni. Smacznego!